Witam z tej strony Blagnio. Dzisiaj zadanie z arkusza czwartego. Wstępnie tam chciałem jak zwykle podziękować Wam, bo no dość duża, aż mnie trochę zadziwia, że tyle subskrypcji wpada i też łapę w górę, także dzisiaj całkiem po pracy. Zaczniemy to zadanie czwarte. No, na początku chciałem przeprosić wszystkim, jeżeli tam będą jakieś niedociągnięcia, ale jeszcze dostałem telefon, że właśnie odszedł jeden z moich kolegów z klasy i taki troszkę jestem rozdarty dzisiaj, ale postaram się wykonać to dla Was. A więc co, zaczynajmy. Zadanie takie znalazłem, takie podesłaliście, więc co było na początku? Wiadomo, tu już nie będę pokazywał, wtyczka, czyli moduł Keystone'a, sekwencja T568B. I z drugiej strony RJ-ka. Później wołacie, ocenia wszystko, podłączenie. Jak tak zobaczyłem na początek, bo pisaliście, że gdzieś jest błąd. Nie wiem, na razie po samym podłączeniu nie wiem, także okaże się wszystko w praniu. Wejście do serwera, czyli pierwsza strona, oprócz podłączenia, nic nam na razie nie mówi. W drugiej. Natomiast w drugiej, co mamy zrobić? Mamy skonfigurować router Wi-Fi. Według zaleceń urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, czyli standard dokumentacja routera. Adres IP interfejsu LAN mamy ustawić na 10.0.0.1, a maskę pod sieć na pełną i ma być włączony serwer wyłączony. O, ma być wyłączony. Wyłączony serwer. Chyba, że tu jest ta literówka włączona. No zobaczymy. Później mamy skonfigurować sieci bezprzewodowej na routerze. Według zaleceń mamy podać wszystko. No to tu chyba jest błąd. Chyba HACCP ma być wyłączony. No czy nie, może nie. Zobaczmy. Więc co, przystąpię do pracy. Konfiguracja routera. To już było na wcześniejszych materiałach. Więc podłączamy się do routera. Ja teraz na szybko, żeby się tylko nie pogubił z kablami, pamiętamy, że zawsze to są, podłączamy się do portu LAN w routerze, aby go skonfigurować i sprawdźmy, czy coś mamy, czy dostaliśmy już coś. Powinniśmy dostać od razu na naszą kartę, którąś z tych, dostać adresację od routera naszego. Najlepiej wyłączyć i włączyć i zobaczymy, na którą coś tam dostaniemy. Ja już to pokazywałem w wcześniejszych filmach, więc działa na 100%, chyba że zmienię teraz kabel, bo trochę, tak mówię, na szybko chcę to zrobić. No zobaczmy. Na którąś na pewno, może nie ten, może ten. Na którą już dostaniemy na 100%. I zaraz zobaczymy, na którą. Tu mamy jakąś, no na pewno nie, bo jakaś Windowsowska. Tutaj. No, tu już prędzej, chyba że tu mamy jakąś skonfigurowaną. Nie, jeszcze pamiętam. O nie, dostaliśmy go nam, dostaliśmy na kartę tutaj, czyli sprawdzamy, no chwilę to potrwało i mamy taki adres i tak jak mówię zawsze po bramie łączymy się z naszym routerem, czyli po tym adresie. Tu mamy taki, a nam trzeba jedynkę. Po jedynce łączymy się z naszym routerem. Polski, ok. No ja mam akurat taki, więc chyba już jesteście przyzwyczajeni do tego. Dalej.
No co gdzieś tak. Okej, hasło do routera. Każdy tam oczywiście odczyta sobie z dokumentacji. No ja już zachowam, żeby nie gubić się w tym. I teraz co mamy zrobić? Ja może faktycznie przełożę to na drugi ekran, aby po kolei sobie czytać. I mamy tak. Jeżeli chodzi o nasz router, mamy ustawić, że nasze połączenie połączenia. I teraz sieć LAN. Dobrze czytasz. Sieć LAN. Przechodzimy na sieć lokalną. Edytujemy. I tutaj mamy ustawić go na 10.0.0. Jeden. Na pełnej masce. No tutaj oczywiście musimy mu zmienić na 0, bo nam nie puści. I nic więcej tu na razie nie zmieniamy. Wprowadzi nam zmiany. Oczekiwanie. Dlaczego oczekiwanie tak trwa? No bo ponieważ tu już te ustawienia, co dostaniemy zaraz z routera, jak go skonfigurujemy, to a, mogliśmy od razu wszystko machnąć na raz. Ale okej. Odłączę, to już chyba wiem, który kabel u mnie. Wepnijmy do switcha, może będzie szybciej. Na karcie. Tam sprawdźmy, czy już dostał nowe. Jeszcze nie dostał nowych, ale ma stare. Po prostu wyłączmy. Może będzie szybciej. I włączmy. Powinno zmienić nam się. Dostaliśmy coś. Sprawdźmy. Jak widzicie, adresacja poprawnie, czyli nie trzeba nic kombinować. Mamy naszą adresację. Przechodzimy wtedy na naszą adresację, czyli 10.0.0.1. Taki był adres. Jesteśmy w naszym routerze. Z powrotem. I teraz co? Wykonamy punkt 7. Już tam to był punkt 6. Ja nie wyłączyłem specjalnie teraz DHCP-a. Zaraz to zrobię, tylko ustawię Wi-Fi. Hasło. Ajajaj, no tak. Wyłączmy to. Albo Enter. I też będzie. To już na którymś filmie było. I teraz tak, połączenia. Przechodzimy do punktu 7. Punktu 7. Czyli przechodzimy. Tak, tutaj mieliśmy wyłączyć, a zaraz wrócę. Nie do punktu 7. Okej. Do sieci bezprzewodowej. Ja mam to tutaj, czyli punkt 7. I ustawiamy. 2, 4. Chyba tak, to. Sieć włączona ma być. Nazwa ma być. Stanowisko i gdzie jest. Okej. Stanowisko 1. No, załóżmy, że mam 1. Tryb sieci mieszany. Nie ma problemu. Możecie zostawić. Tryb zabezpieczeń. Tu już nie. Tu już mamy podane, że ma być to szyfrowanie WAP 2. Dajmy to samo. I teraz kanał. Kanał też mamy ustawić na czwórce. Ok, czwarty jest u mnie. I hasełko. Hasełko ma być stanowisko tylko z małpką. Stanowisko
Stanowisko. Ja tu wpiszę bez małp. No, mogę wpisać z małpą, tak jest. To mnie nie przeszkadza. Stanowisko. Stanowisko 1, hasło mamy mieszany, dwójka, szerokość kanału. To tutaj zostawiamy automatycznie, czy 20, czy 40 Hz. Znaczy gigaherców, tak? Nie megaherców. Tutaj kanał czwarty ustawiamy tak w zadaniu. I okej, okay, to by było w sieci wszystko. To zastosujemy, tak? Tak. Okej. Okay. Czyli nasze Wi-Fi już mamy skonfigurowane. Teraz poczekamy, wyłączymy tego DHCP-a. Bo tam nie wyłączyłem. Okej. Okay. I połączenia. Zrobimy na razie tak, jak tutaj pisze. Może to akurat o ten błąd chodziło. Sieć lokalna. Wyłączony DHCP. Zastosuj. Okej. Okay. No, nie znaleziono routera, no bo wyłączyliśmy DHCP, czyli nie dostaliśmy na kartę już nic, więc jak piszemy ręcznie, to się do niego dostaniemy normalnie, także tutaj nie ma problemu z tym. Tak nam będzie migał. W każdym razie, tak trzeba było wykonać zadanie siódme. Teraz tak, mamy skonfigurować przełącznik według zaleceń, czyli przejdziemy sobie na switcha, już sobie tu zapisałem, na drugą kartę, dajemy właściwości, ustawiamy protokół IP, protokole czwartym. Mój ma łączy się zawsze 1 po 254, czyli ustawiłem sobie 250, pełną maskę. OK. I teraz spróbuję się do niego dostać. Jak nie pomyliłem kabli, to pójdzie bezboleśnie. 192, 168, 1, 254. No nie, jednak nie pomyliłem. I co mamy zrobić? Ojej, będzie mi to wyskakiwać. Okej. Okay. Jesteśmy. I mamy skonfigurować tak. O tutaj akurat w moim muszę zmienić hasło. Okej. Okay. Okej. Dobrze, mamy. No i tak, jeszcze będzie chciał tu się zapisać, żeby mi potwierdzić. Dobra, co mamy? Ustawić adres i zrobić VLANy. Może pierwsze zrobimy VLANy, a później ustawimy adres. Przechodzimy w zakładkę VLAN. Mamy stworzyć dwie nazwy, czyli Create VLAN. I dodajemy sobie tak, VLAN. O, zmienili nazwę. Czyli tutaj nazwa musi. Ale nie. ID 11, dobra. 11. I VLAN też 11. Ok, mamy. I to samo będzie 12. Już w sumie to zadanie na pamięć się można nauczyć. 12. OK. Zamykamy okno. Mamy dwa paulany. Mamy o danym ID. No, sobie zapiszmy od razu nazwy. I teraz co? Do paulanu 11 przypisane są porty 1, 2 i 3 bez tagowania. No to OK. Port do paulan. Mamy przypisać do naszej 11, czyli zmieniamy tutaj na ID 11. Hello. I mamy bez tagowania, czyli untagent pierwszy, drugi, trzeci. OK. Zapiszmy. Dobrze. A teraz jak przejdziemy do 12, to mają być przypisane, są pozostałe porty bez tagowania. Ja już to pokazywałem na innym filmie, także po prostu następne wszystkie oprócz 1, 2, 3, no trzeba dać na untagent. Ja tu dam parę tych portów.
Już więcej to nie chce mi się klikać, po prostu trzeba przeklikać to do końca. Zapisujemy i mamy ustawione VLANy. OK. Aha, i jeszcze zmienić adresację. Adresację to przechodzimy na administracja, menadżer. I teraz ustawiamy. Mamy ustawić statycznie. I mam ustawić na 10.0.0.2. No, router miał jedynkę, ten ma dwójkę, tak? Brama domyślna, czyli tutaj mamy ustawić na jedynkę, że router jest bramą domyślną. 0.0.1. OK. Czyli tak zostawiamy ustawiony nasz VLAN. OK. No i teraz, żeby sprawdzić, co się stało, musimy tym samym wrócić na naszą kartę. No i nic innego, jak ustawić kartę. A, tu już mamy zadanie 9, także od razu to zrobię. Czyli zadanie 9. Na serwerze jest skonfigurować pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń. Pierwszy. No to ja to mam akurat drugi. No to niech ten będzie pierwszym, tak? Właściwości. Pierwszy. Przechodzimy. I pierwszym ma być na trójką. 10. No ok, przez to jest DHC wyłączone. 0, 0, 3. Pełna maska. OK. Adres bramy. Brama jest 10. 0, 0. Bramą jest dalej nasz router. OK. I mamy ustawić jeszcze DNS-y na 8. No ale tak. Pierwsza konfiguracja pierwszej karty sieciowej, czyli na trójkę brama naszego routera. I DNS. OK. Zamykamy. Teraz, jak zobaczycie, bez problemu połączę się z naszym routerem. Proszę bardzo. Także mamy. To zostawię. Jedźmy dalej. Dziesiąte. W dziesiątym mieliście skompilować drugi interfejs. Drugi interfejs. Czyli wchodzimy znowu w karty. Drugi interfejs. Drugi interfejs, mam mieć taką adresację. Właściwości, mam mieć 192, 168, 20, 20 i X, numer twojego stanowiska egzaminacyjnego. No to w moim przypadku nie będzie to jedynka. Może być. Nic więcej tutaj. OK. Czyli tu już mamy konfigurację. Ja to zapiszę. Karta. No nie wiem, jak to popisać. Może normalnie drugi. O. Drugi, a tutaj dam, żeby mi się nie myliło, pierwszy. OK. Pierwszy. Drugi. Teraz musimy skonfigurować interfejsy na stacji roboczej, więc zabieramy się za stację roboczą. Przechodzimy. O, myślałem już, że nie odpalone mam. Dobra, mamy stację roboczą. Przechodzimy. Tak samo karty. Ja to tak podpisałem, że to jest niby moja karta Wi-Fi, no ale ogólnie nie mam, ale to ona zadziała jak Wi-Fi. Switch. To by była moja pierwsza karta i tą kartę mam na jej, aha, taki adres, jakbym chciał wejść do naszego routera, czyli 10, a nie piszę, 10.0.0.1.
I tutaj ma być 1 i numer naszego stanowiska, no to dajmy 11, bo analogicznie. Pełna maska. Zero. Adres bramy. Bramem jest nasz router. Tak nam podają. No i DNS-y też na ósemki. Okej. Mamy to tuż też sobie tutaj dajmy, że to jest nasza pierwsza. Okej, dobra, ja będę pamiętał. W każdym razie to jest nasze Wi-Fi, to jest tam nasza karta LAN. No, albo zmienię on. LAN. LAN, okej. LAN. Dobrze, 11 mamy. 12. Sprawdź komunikację stacji roboczej z routerem Wi-Fi, przełącznikiem pierwszym i Wi-Fi, przełącznikiem i pierwszym interfejsem sieciowym serwera. No okej. Tutaj muszę. No, zaraz mi kabli braknie. Muszę po prostu to spiąć. To by szło do tego, to by szło do tego. Ogólnie to tak nie powinno nam wszystko działać. No, te kable poprzypinam zgodnie z schematem. Powinno teraz wszystko być. A i sprawdzamy, czy nam to faktycznie działa. Bo powiem szczerze, że sam nie wiem, gdzie jest błąd. Jesteśmy na serwerze. No na serwerze. A, mamy to nas. Z Wi-Fi. Przełącznikiem pierwszym interfejsem sieciowym serwera. Czyli to na stacji roboczej mamy zrobić. OK. Wracamy na stację. I tak. Pierwszy interfejs ping 10.0.0.3, bo taki miał interfejs. Zaraz zobaczymy, czy ja to dobrze teraz podłączyłem. Taki interfejs miała mieć karta, pierwsza karta na serwerze. A jak widzicie, pinguje się. OK. Teraz mamy sprawdzić z routerem. Nasz router miał mieć 10. Z tego co pamiętam, znaczy jedynkę na końcu. OK. No jak widzicie, też to działa. I pierwszym interfejsem z Wi-Fi. No tak, z Wi-Fi mam jeszcze sprawdzić. No tak, ja teraz jak sprawdzę z Wi-Fi. Z Wi-Fi nie będzie się pingowało. To wam mówię od razu, bo jak jest DHCP wyłączony, musiałbym tu na sztywno przyznać adres, to wtedy będzie się pingowało. Jeżeli nie przyznam adresu, bo DHCP jest wyłączony, to nie będzie się nam pingowało, także nie ma takiej opcji, bo router z Wi-Fi. Wi-Fi nie dostanie, no nie dostanie żadnej adresacji, no zobaczcie, no automatycznie. Nie ma czegoś takiego, żeby nasze Wi-Fi dostało coś. Sieć będziemy widzieć jako sieć, że wszystko działa, natomiast nie dostaniemy adresu, bo jest wyłączony DHCP na routerze. Jeżeli byśmy włączyli DHCP, to na pewno jakiś tam adres byśmy dostali i ping by poszedł. Może o to chodziło, zadanie. To nie jest błąd, tylko może tak miało być. Także te dwa na pewno, a trzeci nie. Może akurat o to chodziło. I teraz, no to pingi poszły. OK. Czekajcie. Następna strona. No i tutaj mamy co zrobić. Teraz na serwerze i stacji roboczej, przepraszam,
Załóż konto użytkownika, operator z hasłem operator, konto. Ok, załóżmy to konto. To może się przydać. To zamknę. To zamknę. Konto. No tak, nie znajdzie je. Panel sterowania, tak. Narzędzia administracyjne, zarządzanie komputerem. No, kliknąłem 3. Kliknąłem. I mamy stworzyć zarówno i na serwerze, i na stacji roboczej. Czyli idziemy użytkownicy i grupy. Użytkownicy. I mamy zrobić użytkownika operator. Operator, dobra. No, znowu będzie kopia. Hasło, pełna nazwa, opis, hasło. I hasło jest operator z dużej, znowu z tym małym. To ja wpiszę jakieś tam swoje, bo. No wiadomo, wpiszecie to poprawne, to ma chodzić. Operator. Mamy naszego operatora. Teraz operatora musimy dodać do grupy. Przechodzimy do grupy. Zróbmy już to. Kopii zapasowych. Operatorzy kopii zapasowych. Dodaj do grupy. Dodaj. Szukamy. Operator. Operator. Sprawdźmy. Jest komp na operator. OK. Dodajemy operatora. Zastosuj. OK. Na stacji roboczej. No i dlatego jeszcze nie jestem na stacji roboczej, więc wykonam wszystko, co dla stacji. Na stacji roboczej, na dysku C, mam utworzyć archiwum, folder. Archiwum. Archiwum. I udostępnić go w sieci. No to udostępniamy właściwości. Udostępnianie. Dajmy zaawansowane. Udostępnij archiwum. Tak. A dla kogo piszę? W zabezpieczeniach folderu zezwól użytkownika operatora na modyfikację. W zabezpieczeniach folderu. OK. Tu jest udostępnianie. Mamy. I teraz wchodzimy w zabezpieczenia. To już też było pokazywane wiele razy. Zaawansowane. Wyłączamy to dziedziczenie. Na jawne. OK. I mamy dodać zabezpieczenia folderów. Zezwól użytkownikowi operator na modyfikację. Tylko tutaj modyfikacja ma być. Czyli tak. Operator. Czyli musimy tak. Dodać. Szukamy znowu naszego operatora. Sprawdźmy. Jest. OK. Zezwalaj na modyfikację. Wyczyszczę wszystko. Modyfikacja. No tak. Sama modyfikacja ma być. Nie wiem, czy bym tak
Zapisuję, może tam, żeby usunąć wszystkie uprawnienia, wtedy nie piszę nic. Jakby dał do tego folderu, bym wyczyścił. Nie, automatycznie zaznaczę, także jak zaznaczymy, to w sumie to logiczne, jak może modyfikować, to może odczytywać, zapisywać, wykonywać, no bo modyfikacja to jest znaczy wykonywanie, także pokażmy resztę. Nie ma do wszystkiego, więc ustawmy standardowo, wyczyśćmy wszystko i tylko znajdźmy. Tu już są modyfikacja, jest ok. Ja bym tak to zostawił. Zastosuj. Ok. Zamknij. Mamy. Teraz tak. Na serwerze. Przenosimy się na serwer. Przenosimy się na serwer. Gdzie mam serwer? Tutaj. I robimy to samo. Na stacji, nie, to było na stacji roboczej. A on użytkownika mam dodać. Tak, dobrze. Czyli dodajmy użytkownika. Jak ja to mówić? Nie, no dzisiaj z myśleniem. No tak, mówię. No. Telefon kolega z Marii, tak troszkę człowiek. Jakby wybity z rytmu. Przekamerzam się, uruchomi panel. Nie wiem, uruchomi się czy nie. Powinien się uruchomić. I poszło, wszystko poszło. Błąd no, mógł z tego wynikać, jak tam piszecie, że z tym błędem, że jest wyłączony serwer DHCP na routerze i przez to nie dostaniemy adresu na kartę Wi-Fi na stacji roboczej. Dlatego to jak mówię, nie pingniemy się, ale może to tak być. No, wyjdzie mi ten panel sterowania dziś, czy nie wyjdzie? Zarządzanie komputerem będzie szybciej. Użytkownicy dodajemy nowy, znowu tutaj operator. Z naszym hasłem. Operator otwórz. A, złożono się tutaj tak, bo ja nie dałem. No nie wyłączyłem i musi być to w dużej litery i ze znakiem specjalnym, przez to jest tym. Małpa Tor. Teraz będzie wszystko działało. Operator. OK. No jak widzicie, działa. Jakbym wyrzucił to z hasłem, to by zadziałało z moim zwykłym. Ale chyba tam też będę musiał zmienić. No, operator, ale zobaczmy.
I teraz na sesji roboczej utworzyłem, czyli 15 zrobiłem. Na serwerze dodaj funkcję tworzenia kopii zapasowych. No to tutaj to już było, więc zarządzaj, dodaj rolę i funkcję. Teraz robimy tak. 16 robimy. Tak, dalej, dalej, dalej. Tu są role, to funkcję dodajemy. Kopia zapasowa systemu Windows Server. Zaznaczamy. Dalej. Automatycznie zainstaluj. Tak. Będzie nam się tworzyć kopia zapasowa. Później mamy skonfigurować tworzenie kopii. Ma być zarchiwizowany folder użytkownicy. O, tutaj co tam w tamtym zadaniu zrobiłem właśnie bez tego. Znaczy później się poprawiłem, że muszę to pamiętać. Codziennie o godzinie 18. OK. W archiwum i uruchomić. No to już prawie jesteśmy w domu. To już było. Było tak jak mówię. Tu mamy, że szczegóły, że coś zainstalowaliśmy. Idziemy w narzędzia. Gdzie mamy tu naszą kopię? Kopia zapasowa systemu Windows Server. Tak, tutaj. I teraz postaram się już nie popełnić tego błędu. Mamy tak, zrobić, korzystając z doświadczeń. Jedziemy. Harmonogram. Dalej. Niestandardowy, bo nie cały serwer. Dalej. Dodajemy elementy. No i tutaj musimy rozsunąć. Użytkownicy zaznaczamy. OK. Dalej. O godzinie raz dziennie, tak? Codziennie o godzinie 18, czyli raz dziennie. 18. 18. Dalej. Później ma być do folderu. Tak? Archiwum, tak, dokładnie. OK. I teraz. Skąd biorę ten. Zaraz pokażę skąd biorę, albo od razu pokażę, żebyście widzieli. Skąd biorę tę ścieżkę? A mianowicie na serwerze tworzyliśmy folder archiwum. Jak wejdziecie we właściwości danego folderu, mamy udostępnianie i mamy tą ścieżkę. Dokładnie tą ścieżkę trzeba przepisać. Komp, jak jest dużymi, to dużymi, jak jest małymi, to małymi. I teraz próbuję to uczynić, czyli blackback, komp, przez archiwum. Archiwum, tak, harmonogram, aha, później mam wykonać. Dlaczego nie jest zdalnym? Teraz mnie to trochę zaskoczyło, powinno iść bez. No, już działa. No to jest właśnie Windows Server. I tutaj oczywiście operatorem jest operator. Operator i z hasłem jak nie pomyliłem hasła, to pójdzie. Pomyliłem. Operator. Aha, bo może to nie jest. Bo tam nie zmieniłem hasło. Momencik. Mam dwa różne hasła. Może go to przez to boli. Już tu użytkownikowi zmienię.
narzędzia, zarządzanie, użytkownicy, operator, ustawienie hasła, kontynuujemy, operator. Operator. Po prostu zmieniam teraz. No ja się słonę. Teraz powinno się zgadzać. Dobrze, zgadza się hasło, więc powinno mi. Aha, to nie tutaj. Powinno mi teraz puścić bez problemu. To znaczy, to już mieliście wykonane na wcześniejszym filmie, więc operator. No i tu musi być to. Z tym hasłem. No i dalej na. No ma. Na 100%, tylko coś widzę, że serwer funkcjonuje. Ja mam powiem tak, na 100% ma, ale to zaraz zrobię, bo on sobie pomyśli i chyba, że da mi literówkę. Sprawdzę ścieżkę, ale nie, no wyskakuje mi poprawnie. To są. Zrobię to tak. Anuluję. Po prostu uruchomię te maszyny złośliwe. Bo to są wirtualne maszyny. Więc tak, uruchom ponownie. Tak samo drugą wirtualną maszynę. Czasami to się tak zdarza i najczęstszym jeszcze sprawdzę, czy dodany. Właściwości, hasło, członek grupy, operator kopii zapasowych. Dobrze jest, użytkownicy też jest. No jest poprawne. Też uruchamiam ją ponownie. Zajdzie troszkę dłużej. Myślałem, że będzie krócej. No ale. Okej. Okay. Zostaje nam tylko jedna rzecz z drukarką jeszcze. Ale kopia na 100%. Chyba, że to chodziło o to, że wam też coś nie łączyło, to napiszcie to. Ja po prostu zostawię te maszyny i sprawdzę dokładnie. Co? Bo jak popatrzymy na schemat, to tam troszkę w schemacie mi nie pasuje podłączenie. Już wam powiem dlaczego i co. Prawie o, wykorzystamy uruchamianie się maszyn. I jeżeli drugą kartę, która otworzy, tu jest chyba to drugie. Popatrzcie sobie. Druga karta idzie do czwartego. Czwarty już jest w innym faulanie. A druga karta serwera. Nie mam, to jest serwer.
Pierwszy interfejs połączy się z naszym tutaj komputerem. Wszystko przejdzie przez switcha, przez router. Tylko, że DHCP jest wyłączony, więc Wi-Fi nie dostanie. A druga karta, na drugiej karcie, która jest podłączona do portu czwartego, mamy się dostać do drukarki. Jeżeli druga karta ma taki adres i jest w innym VLANie, to nie ma no w sumie takiej opcji, aby się skomunikować. Nie wiem, czy to jest ten błąd, czy wyłączenie DHCP-a. Ja bym bardziej obstawiał na zły tu opis. Wyłączony DHCP, to tu po prostu nie będzie adresacji na karcie Wi-Fi, a tutaj, no, czy drukarka przejdzie, no, kłóciłbym się bardzo. Podejrzewam, że tu jest błąd. Jak ktoś się przepnie, po prostu do innego, chyba że serwer nam zwróci, no zaraz zobaczymy. Myślę, że już się uruchomiły. No ale ogólnie po to robić, zasada jest VLANów jest taka, że po to się je robi, aby właśnie komunikacja pomiędzy maszynami była zamknięta. Jak coś, to piszcie w komentarzach, bo tam na pewno wam pan oceniający powiedział, czym jest błąd, to najwyżej to poprawimy. Ja zrobię, że podłączę po prostu się do mojej drukarki przez switcha i... Aha, z tą kopią jeszcze mieliśmy sprawdzić, gdzie to kopia jest. Czy teraz pójdzie? Chyba, że kopia nie chciała iść. I może to, no to już napiszcie, to ja postaram się na szybko. Jednorazowa kopia, inne opcje, bo mamy to wykonać. Niestandardowa, że na to się nie zapędził. Dodajemy tego naszego użytkownika. OK. Dalej. Tak, dalej. No i tutaj musimy wpisać. Archiwum. No teraz już się. Nie chcę wykonać, czyli tak, by nie było komunikacji. No ale pingi nam szły ze stacji. Poczekajcie, jeszcze raz sprawdzę. Ze stacji szły nam pingi. Jak jesteśmy podłączeni, ktoś komunikację stacji roboczej z routerem. No i okej. Z Wi-Fi. Przełącznikiem i pierwszym interfejsem. Czyli wszystko poszło. Przełącznik poszedł. No okej, ale nie ma kabelka tutaj, żeby się podłączyć, że jest tylko z Wi-Fi, także tu może tu chodziło o ten błąd i w zadaniu, i dlatego nam nie stworzy kopii zapasowej, bo nie ma on połączenia w tym momencie. Jakbym przyłączył się wszystkim do innego VLANu, to wtedy miałoby to ręce i nogi, tak jak wam mówię. I tu pewnie jest błąd.
No popatrzcie, jak w tym momencie nic nie ruszając, tylko przyłączę się do innego problemu. Bo tam kilka sobie zrobiłem, czyli tak bym się połączył tutaj i tą komunikację otrzymam. I powinienem teraz pewnie, jak wpiszę hasło, to dobra. Nie, no dalej mnie nie puszczą. Nie wiem, czy to odświeżył pingi. Zaraz sprawdzimy pingi. Czyli router miał jedynkę. No tak, 100 to na pewno. Do routera mamy. Do switcha, bo miał dwójkę. Nie mamy. A do trójki mamy. A trójka to jest nasz nasz. Gdzie jest ta trójeczka? Trójka to jest pierwszy interfejs sieciowy na serwerze. Trójka jest na serwerze. No to tak, no sam do siebie, no to wiadomo, że się pingnie. Do routera się pingnął. Na drugim nie pingnie się. Stacja robocza. No bo tu nie dostanie tego DHCP-a. No i tu jest cały, moim zdaniem, pies pogrzebany. Jak on ma wyłączony DHCP, to resztę zadania jest dla mnie bezużyteczne, bo serwer, znaczy nie serwer, tylko tutaj jednostka centralna ma zero komunikacji. Dopiero jak wpisalibyśmy w tej puli 10.0.0 jakiś adres na kartę Wi-Fi, przez którą ma się komunikować, to wtedy coś by z tego było. A, bo tu mamy wpisać do karty bezprzewodowej. No to no widzicie, znowu dałem karty bezprzewodowej. No tak, dobra. Ok, tu to jest tu. To jest tu. A, czy tu karty bezprzewodowej. No tak, no, jest poprawnie, jest dobrze. Wyłączony DHCP, ok, bo tu jest konfiguracja karty bezprzewodowej. No tak, jak mówię, zmęczenie i wszystko. I wtedy tak, no to powinien się łączyć bezproblemowo. Zaraz to połączenie sprawdzimy. Jeżeli ja to tak zrobię. Oj, znowu. My wpisaliśmy tutaj na naszą kartę. Okej, ona też może być w sumie naszą kartą Wi-Fi, no bo tu nie ma problemu. I ping. No zaraz sprawdzę, czy idzie. Ona ma jaki? 11. 11.
Czyli idzie, wszystko jest ok. Jestem operatorem, jesteśmy tak. To też nie będzie działało, bo to jest użytkownik chyba, że znowu gdzieś w jakąś literówę. To tak, jak ktoś chce na szybko zrobić. Sprawdźmy. Archiwum właściwości. Właściciel. Operator. Mamy operatora. OK, gotowe. I teraz sprawdźmy. Grupa domowa. No, poszło. Kopia zapasowa, lecimy. No i nam wykonuje, także jest wszystko dobrze. Po prostu trzeba było go tam dodać do... Tamtym razem nam wyszło, że chcemy dodać się do sieci i wszystko, więc jest OK. Ukończono. Kopia zapasowa, powodzenie. Jednorazową chyba mieliśmy też zrobić, tylko już teraz nie wiem, którą robiłem. Jednorazową czy... Ale to jest... Operator. No jak widzicie, idzie wszystko poprawnie. Po prostu tam z udostępnieniem pewnie na stacji trzeba by było dać zmienienie na sieć publiczną. I wszystko, jak widzicie, idzie. To harmonogram chyba nie zrobiłem. Dalej. Niestandardowy. No i ten harmonogram doda elementy. Robimy tak samo. Użytkownik. OK. Dalej. O, tam 18 miało być, tak. 13. Dalej.
Tu, okej. Podamy komp i archiwum. Operator. No jak widzicie, no jak nie należą. Sprawdźmy, może znowu coś nie doczytałem. Mamy faulamy. Aha, na jednym i na drugim mam dodać. Tu sprawdzimy od razu. Może przy tej zmianie hasła. Okej. Jest, także było okej. A, pewnie będzie, że nie dodałem na serwerze i to będzie pewnie błąd, ale zaraz. Narzędzia. Zarządzanie grupy. Dodaj do grupy, dodaj. Operator sprawdźmy na serwer. Ok. Ok, zdaliśmy go. I teraz, gdzie mamy tą naszą kopię? Tutaj. Harmonogram nie został ustalony. No tak. Niestandardowo jeszcze raz. Dalej. Dodaj elementy. Users. Dalej. 18. Dalej, tutaj. Archiwum, dalej. Operator. Operator i zakończ. Czyli po prostu trzeba dodać i tu, i tu. I wszystko, jak widzicie, nam ładnie pisze. Czyli mamy kopię, mamy wszystko i zostało nam coś tam ostatniego. Już momencik. Ostatniego. Na serwerze zainstaluj drukarkę na lokalnym porcie. Drukarka ma ustawiony adres takiej stronki, drukarki są dostępne na serwerze. Udostępnij drukarkę
sieci pod nazwą drukarka, numer stanowiska wzniesiony na sesji roboczej, podłącz drukarkę i wydrukuj swoją testową. No, okej. Cały czas doszukuję się do tego błędu, co mówiliście, ale drukarka ma 192, 168, 20, 250. Ja specjalnie, że mam drukarkę pod pionem swoją, musiałem ją uruchomić teraz, ale czego się nie pingnę. Zaraz, sprawdźmy karty. Pozamykajmy trochę tego. Teraz tak. Karty. Pierwsza karta. Tal. Jest dziesiątki. To tutaj na pierwszej na pewno się nie dostaniemy do drukarki. Druga karta. Tal. Szczegóły. Ale na tej powinniśmy się dostać do naszej drukarki. Chcę pingować przez jedynkę. Momencik. Z router. No, jak się nie pingniemy, to nam nie znajdzie. No ale dobra, nie wiem, zróbmy, mam sterowniki, ściągnąłem, pobrałem, także pojedźmy. Drukarka sieciowa. I tak, instalacja sieciowa. A tutaj troszkę muszę to przewinąć, także zrobię to w miarę szybko. Oczywiście adres, no to mamy podany, więc tutaj niech będzie prosto. Dalej wyszukuję swój model drukarki, wy tam też będziecie mieli pewnie podany. Dalej. Tak, sieci. Ciekawi mnie ten ping, czy znacie.
No, chwilkę pozwól, no to tak jak mówię, no tu już sobie przewiniecie, ale sam jestem ciekawy, czy tą drukarkę nie zainstaluję. Na pewno sterowniki tak. No, to jedźmy tak. Dalej. Niech nam poszuka. Żadnej drukarki. Czyż ona się wyłączyła? Nie, no świeci. Teraz się wyłączyła. Spróbujmy jeszcze raz. No i znalazło mi ładnie w sieci. Mamy naszą drukarkę. Tak, adresem, wszystko pięknie, dalej. Jak nie może. Tom, dalej. No tak, on się zgodził w zupełności z nami, że to nie będzie. Chyba mamy błąd. Jeżeli drukarka została znaleziona, bo ją znalazł, mamy wyszukaj ponownie, czy ją znajdzie. Znalazł. Dalej. I tu powinno być zakończ. I tu jest ten błąd. Jeżeli ja wyłączę. Bo chcę Wam teraz pokazać, jak to tam dalsze trzeba było zrobić, ale tu jest ten błąd. Wyłączę naszą kartę, tą. Zmienię adresację w ogóle drukarki na inną. To wtedy nam drukarka ładnie się doda, wszystko pokaże i będzie ładnie chodziła. Po pierwsze, jest w innym faulanie. Po drugie. Może, czekajcie, bo może z tego co wiem, raz było takie zadanie w którymś roku. To są 19-20. Może to faktycznie o to chodzi, że nie da rady i trzeba było pokazać i egzaminator po prostu, żeby też może sprawdzenie egzaminatora, czy on nie jedzie z góry na dół tak, to musi dać dwa razy N, czyli nie udostępnicie drukarki i na stacji roboczej jej nie podłączycie, no bo nie ma fizycznie takiego prawa. Jest w innym faulanie i w innej sieci w ogóle. Także to może być dla egzaminatora i to wcale nie musi być błąd. To może tak powinno być. Jeżeli nie, to tak jak mówię, napiszcie. Spróbuję jeszcze raz popatrzeć na to zadanie, bo to już jest ponad godzinę. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za subskrypcję. Ktoś nowy będzie chciał, to subskrybujcie. Nie tylko zadania będą na tym kanale. Już za niedługo inne filmy. Więc zachęcam jeszcze raz. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Czekam na wiadomości pod opisem filmu, bo moim zdaniem 19.20 jest nie do wykonania. Drukarkę zainstalować można. Znaczy już tu drukarki nie można zainstalować, bo
Bo jej nie. Znaczy, jeszcze spróbuję jedną rzecz innym sposobem, bo tak powinno się zainstalować jak teraz. Natomiast wejdziemy sobie coś takiego jak. Włączy mi się dziś ten panel sterowania tu. No to. Narzędzia administracyjne nie są mi potrzebne. Potrzebny jest panel sterowania. Albo. Nie wiem, dlaczego dzisiaj się nie chce włączyć panel sterowania. Pojęcia nie mam. Ja już nie będę nic kombinował, aby nie przedłużać. Jakbym ją spiął do tego faulanu, to popatrzcie, no to już jest poza zadaniem. No także ja jeszcze przepatrzę i tą instalację. Jest wyłączana karta. Wpiąłem do drugiego faulanu. A może tylko. Nie będę mieszał, nie będę mieszał. Poczekam na Wasze pytania, odpowiedzi, wtedy przyglądam się. Także jeszcze raz pozdrawiam, miłego dnia. Może Wam pomogłem, może nie, no to już sami określicie. Moim zdaniem 19 i 20 specjalnie jest tak zrobione i to jest specjalny błąd, aby egzaminator musiał w pewnych momentach postawić nie, a to będzie punktowane poprawnie niż tak, bo jakbyście to rozumieli. Chyba, że jest jakieś rozwiązanie, nie wiem, to napiszcie w komentarzach. Co trzeba było zrobić, dogramy to poprawnie i wtedy zobaczymy. Chyba, że te moje maszyny zwariowały, no to już no pogoda jest za oknem troszkę parno, tutaj u mnie w pokoju no, praktycznie leje się ze mnie. No i tak jak mówię, troszkę zmęczony dzisiaj, jeszcze ta smutna wiadomość o śmierci przyjaciela. Może nie myślę, może nie myślę. Nie. Także jeżeli pomogłem, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to nie zostawiajcie. Jak chcecie subskrybować, zapraszam bardzo chętnie jeszcze raz. Trzymajcie się, hej. Czekam na opinie w komentarzach i wszystkie. Jeżeli coś trzeba będzie, piszcie, to rozwiążemy to poprawnie zadanie całkowicie. Na razie, trzymajcie się.